Cześć, kolejny kultowy autobus PRL-u do mnie dotarł, raczej ja byłem po niego, no ale jest u mnie. I tak, jak zwykle, może nie jak zwykle, bo tym razem nie jeden, tylko dwa egzemplarze miałem do wyboru. Czyli wcześniej nie miałem wyboru, teraz miałem ten minimalny chociaż, no i fajnie. A tym autobusem jest Szyson APH 520. Co do wymowy, sprawdzałem sobie na Google'ach, przyznaję się, na tłumaczu, i tam jest Szyson, a choćby Wikipedia podaje Szoson, ale jak to jest dokładnie, może oba są poprawne, obie te formy, te wymowy. Ok, otwieramy. Tym razem kolejność jak zawsze chyba, chociaż czy ja tak zawsze dawałem tę kolejność, to nie wiem, ale na razie gazetka idzie na bok. Otworzymy go. Ciemności. Przyniosłem sobie tu taką żarówkę w oprawie tylko. Wolę nie dotykać. Sam robiłem. Dlatego. No, poszedłem sobie tam, gdzie zwykle, od razu, chociaż mówiłem, że trzeba się przeprosić z Empikiem, ale jakoś miałem jeszcze coś do załatwienia w innym miejscu. Kupiłem też jeszcze coś z De Agostini dzisiaj, może nie każdy wie, a to potem może pokażę, jak już mówię, a to za chwilę. O, widzę, że są dwie śrubki trójkątne, co prawda, ale mam śrubokręt trójkątny. Ok, to na razie tak z daleka. Z daleka wygląda tak. Odstawię go na bok i zobaczymy gazetkę. Chociaż tą gazetkę, to tak jak mówię, zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens pokazywać. No ale dobra. Niech będzie ta gazetka. Zobaczmy, czy tu jest coś ciekawego. No raczej zobaczmy, czy coś widać ciekawego. No, zdjęcia Warszawy. Mamy przynajmniej dowody, jakby ktoś chciał, nie wiedział na przykład, czy ten autobus u nas występował, czy nie. To już jest zawsze coś. No jest to obowiązkowy autobus do kolekcji. Jak już chyba wcześniej się wypowiadałem. No i tu ogólna historia firmy. Następny numer. Pozwolę nie komentować sobie. No, nie wiem, co to jest tak naprawdę. Nie jestem znawcą. Ale podejrzewam, że PRL go nie widział na oczy. Może się mylę. Dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli do samego autobusu. A oto i on z bliska. Czy jeździ? Mam pewne... No, jeździ bardzo fajnie, chociaż wydaje mi się, że jakby troszeczkę przechylony. Jakby za dużo ludzi na tył weszło. I też miałem wrażenie, że jest trochę krzywy. Ale to nie wiem, czy ten egzemplarz, czy ten drugi. Któryś mi tam... Znaczy podwozie, wiadomo, czasami wystarczyłoby śrubki odkręcić, a czasami tych śrubek nie jest łatwo odkręcić. No i to jest ten minus. Spróbuję go dać bliżej.
Tu mam włączone makro, to coś tam powinno być widać. Jak słyszycie, jak coś dzwoni, to dzwoni do mnie ktoś, kim muszę się zająć. Tak wygląda. Listwy. Nie ma uszczelek niestety z tego, co widzę. Bo mi się to tak odbija, że to tak... Troszeczkę problemy z tą ostrością tyłu. Uszczelek nie ma, ramki są. Tych okienek przesuwnych. Jest w ogóle biała kierownica i biały pulpit. Tak dla odmiany. Czy wycieraczki. Model jest dosyć prosty w ogóle i też dosyć prosto wykonany. Tu już sobie my mogli na przykład pozwolić na maźnięcie tych listew, które widać na zdjęciu. Może ja pokażę, o czym ja mówię dokładnie. Albo nie pokażę. Nie, nie pokażę, tylko mówię oczywiście o tych tutaj w zderzaku. No, to by wypadek był. Autobus pojechał nie tam, gdzie trzeba. Aha, no to tak klasycznie. Góra. Te światełka są tutaj jakoś zaznaczone. Był jak zwykle taki, a nie inny. Z tej strony to wygląda tak. Źle nie wygląda. Dobry kolor. No i tyle. W zasadzie. No tutaj nie ma też za bardzo zrobić takiego, co jest jakoś szczególnie może być zepsute, no źle zrobione. No jest, model jest dosyć prosty, tak jak mówię. Czy wycieraczki, trzeba zwrócić uwagę, czy są. No, także może wędrować na półkę. Ok, bo na jeden maluch na mnie czeka, żebym się z nim troszeczkę pobawił. Aha, pokażę wam jeszcze, co dla niego kupiłem. Czyli jest coś takiego w kiosku, jakbyście nie wiedzieli, za 5 zł, więc warto kupić jak coś. Jest okazja nawet po prostu nie zbierać całości, tylko jest książka w twardej oprawie i te dwie figurki dosyć spore, dosyć fajne. Także ok, no to znikam. Na razie, cześć.